Kolejny raz witamy we Władysławowie. Znowu coś tam dla Was przyniosłem, żeby coś Wam tam pokazać. Jak widzicie za mną, fale są na tyle duże, że no średnio da się łowić. Sprzęt jak nie jest wypychany na brzeg, bo mam te wszystkie, wiecie, ciężarki z tymi wąsami, to te fale tak tyle nanoszą różnego rodzaju syfu na żyłkę, że ona z czasem siada i nawet jakby było branie, to by nie było poczuć. Oczywiście zakładamy, że wywalicie to daleko, 100-150 metrów minimum. Znaczy się 100 to jest minimum, 150 metrów to byłoby fajnie. Słuchajcie, chciałem Wam dzisiaj pokazać latarkę, bo nie ma co się pojawiać we Władysławowie na nocną zasiadkę bez latarki. Bo sobie po prostu nie poradzicie, jak będzie ciemno, no to jak będzie księżyc jeszcze mocno świecił, to jeszcze. Ale no jak zauważycie tam, powiedzmy, no branie, to jeszcze załóżmy, że macie świetlik sobie chociażby na tym, na końcu wędki, ale no trzeba było mieć jakąś latarkę. Słuchajcie, ja przejrzałem internet w poszukiwaniu latarek, znalazłem takie coś. Oczywiście latarki są różne, są latarki za 300 zł nawet, ale nam nie jest taka potrzebna. Nam jest potrzebna latarka, która będzie dawać snop świata odpowiednio szeroki, żeby oświetlić plażę, żebyśmy się nawzajem nie pozabijali, ewentualnie jak będziemy mieli dużo sprzętu, żeby go tam sobie odszukać. I troszeczkę mocniejsze światło na środek, żebyśmy mogli bez problemu nawlekać przynęty. I teraz tak, znalazłem takie cudo w internecie, moim zdaniem, jak przejrzałem różne aukcje, przejrzałem już różne opcje różnych latarek na czoło, bo to też trzeba powiedzieć, to są latarki, które się zakłada w ten sposób, to wyszło, wiecie, najlepiej. Latarkę można też sobie tak skierować o pach na dół, żeby ona nam to świeciła. Widzicie, ma jakieś tam różne systemiki, o, teraz najmocniej niby świeci. To nie będzie widać teraz, także nie ma co się napalać, wiecie, że teraz coś zobaczymy. Słuchajcie, no niby 100 lumenów ma działać przez 5,5 godziny. Zasięg maksymalny 25 metrów, jest wodoszczelna, co jest dla nas istotne. Dla nas nie jest istotny zasięg latarki, bo nawet jakbyście mieli naprawdę mega latarkę, bo byście chcieli zobaczyć, jak ten ciężarek w nocy wpada do tej wody. Słuchajcie, w nocy też bywa często mgła, nie ma bata, nie zobaczycie tego. Zresztą nie warto nawet dźwigać takiego ogromnego sprzętu. Takie coś w zupełności nam wystarczy. Taka latareczka, słuchajcie, kosztuje około 50 zł i moim zdaniem to jest najlepsze. To jest najlepsze, co może być, bo 50 zł to nie jest jeszcze mega dużo, a w tym momencie dostajecie już fajny sprzęt wodoszczelny, który no nie jest jakiś tam typowo chiński, tak? Choć pewnie w Chinach też produkowane. Dużo latarek przyjrzałem, tych takich, gdzie mamy pełno diod. Okej, one dają fajne światło, takie, wiecie, rozproszone, ale nie chciałem kupować takiej typowej latarki za tam 15 zł. Bo uznałem, że to może strata pieniędzy jest, kupiłem coś droższego. Zresztą tak jak nasz kanał, żeście zauważyli, jest robiony. Nie kupujemy tego najtańszego, staramy się coś wybrać fajnego dla Was, pokazać Wam to coś fajnego. Także ta latareczka kosztuje 50 zł, ona ma 7 diod, w tym dwie czerwone, my raczej nie będziemy ich używać. I jeszcze ważna sprawa, słuchajcie, są, czym się różnią też te latarki na czoło. Niektóre mają procesory, te procesory dają tyle, że jest cały czas stałe światło, cały czas tak samo mocno świeci, doi ile wlezie z baterii, jak już nie da rady nic wydoić, wówczas latarka po prostu nam gaśnie, ewentualnie możemy te czerwone diody używać. W tych latarkach tanich ta bateria po prostu jest na bieżąco używana, aż po prostu latarka jest coraz słabsza, aż nam po prostu pada. Ja myślę, że taka latarka nam w zupełności wystarczy, także słuchajcie, 50 zł. Jeszcze jedna tylko rzecz, zapasowa latarka, warto ją mieć. Ja mam, widzicie, taką latareczkę. Dostałem ją od tego samego gościa, co tą latarkę kupiłem. Kosztowała chyba 10 czy tam 12 zł. Fajnie, bo ma radyjko. Nie wiem, czy... O. Jakiś polityk gada. Słuchajcie, teraz ważna sprawa. Radyjka nie używamy, jak są inni ludzie. Ogólnie ja nie wiem, po co to radyjko, ale no załóżmy, że jest fajnie, Wam się wędkuje, jesteście sami i w tym momencie byłoby fajnie, żebyście sobie coś tam posłuchali, bo siedzicie już tutaj 10 godzin, nikt się do Was nie odzywa, nie ma ludzi na plaży, choć we Władku to raczej niemożliwe. I wówczas takie radyjko może Wam się przydać. Tak jak mówię, kosztem 12 zł, a w tym mamy jeszcze zapasową tą latarkę, więc jest ok. Szału nie ma, nie jest jakieś stereofoniczne, ale no to tak powiedzmy, że taki gratis. Na razie, trzymajcie się, cześć.